Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Szok! Bank Japonii się poddał. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform X, Station 5 i z Bloomberga. Szok! Bank Japonii się poddał. Wydarzeniem ostatnich godzin są informacje z Banku Japonii, który poinformował, że luzuje górną bandę na japońskich obligacjach na poziomie 0,25% na poziom 0,5%, czyli yield curve control, czyli kontrola krzywej dochodowości jest poddawana i Bank Japonii musi się wycofać na inne pozycje. Więc to, że Bank Japonii się poddał, jest szokiem i rynek musi się do tego dostosować i oczywiście obserwujemy bardzo dużą zmienność. Pierwszy wykres pokazywał, jak bardzo japońskie obligacje zaczęły tanieć. Widzimy tutaj bardzo wyraźną zmienność. Rynek jest bardzo zaskoczony. Ta górna banda, która była broniona na poziomie 0,25% przez cały praktycznie ten rok, pamiętamy, jak bardzo podczas każdej interwencji Bank Japonii wykorzystywał swoje rezerwy. Każda taka interwencja miała wartość około 25 miliardów dolarów nawet, więc naprawdę to były spore pieniądze, a teraz wygląda na to, że zostaje ta obrona przeniesiona, szaniec obrony na poziom 0,50 i prawdopodobnie rynek już będzie oczekiwał, że i ten poziom zostanie pokonany i że będziemy świadkami następnej fali wyprzedaży, ponieważ jak popatrzymy na rynki obligacyjne na całym świecie, to one przeżyły bessę na amerykańskich obligacjach, na niemieckich, nawet na polskich oczywiście też była bessa o bardzo dużej charakterystyce, natomiast na japońskich obligacjach nie doszło do tego zjawiska i być może to zjawisko powtórzy się teraz w zdynamizowanej formie na japońskich obligacjach i oczywiście rynek może to zakładać, stąd też będą spore zakłady na to, że i poziom 0,50 zostanie pokonany. Bardzo długoterminowa perspektywa japońskiej obligacji pokazuje teraz, jak odwracamy tendencję na japońskich obligacjach, tak jakby powstała tutaj 7-letnia formacja, podwójne dno i potencjał jest ku temu, żeby liczyć na dalsze wzrosty rentowności japońskich obligacji w formie dyskontowania oczywiście zjawiska globalnego, jakim jest inflacja. Drugą konsekwencją tego jest oczywiście bardzo silny skokowy wzrost wartości jena japońskiego. Wcześniej dochodziło do tego, że na fali utrzymywania się w rejonie 0,25 japońskich obligacji jen japoński tracił na wartości z powodu coraz słabszego relatywnej atrakcyjności jena japońskiego względem innych walut, a teraz kiedy te bandy są puszczane, kiedy rentowności idą mocno w górę, jen japoński odzyskuje swój blask, swoją atrakcyjność. Dlatego nie dziwmy się, że jen japoński tak wyraźnie nurkuje. Natomiast moim zdaniem to, co się dzisiaj wydarzyło, czyli to, że Bank Japonii się poddał, jest kolejną niezwykle ważną informacją w grze walutowej, tak zwanej wojnie walutowej w Azji Południowo-Wschodniej, ponieważ takie dynamiczne ruchy na jenie japońskim, wcześniej osłabienie jena japońskiego, zwiększające atrakcyjność japońskiego eksportu, a ograniczające atrakcyjność wszystkich innych krajów regionu, a teraz umocnienie jena japońskiego, który będzie faworyzował właśnie eksport i eksporterów z innych części, a nie wspierał japońskich eksporterów, natomiast będzie wspierał inny sektor, o którym za chwilę powiem. Takie bardzo duże wahania oczywiście mogą mieć swoje konsekwencje, dlatego też wszystkie aktywa, wszystkie klasy aktywów, wszystkie rynki finansowe Azji Południowo-Wschodniej powinny być bardzo rozdrgane i powinniśmy być świadkami w końcówce tego roku teraz bardzo dużych wahań, próby dostosowania się do tych zmieniających się warunków, ponieważ zobaczmy, 5 figur spadku na parze dolar do jena to naprawdę bardzo rzadko się zdarza i teraz akurat to obserwujemy, takie silne dostosowanie będzie musiało mieć wkrótce odzwierciedlenie także w wycenach na innych rynkach azjatyckich.
Para dolar do jena bardzo mocno spada. Widzimy, że pokonane zostały ostatnie minima i w takiej sytuacji kierujemy się już do poziomu 130, a ten opór 137,50 staje się punktem odniesienia w sytuacji nawrotu tendencji wzrostowej łącznie z poziomem 135. Natomiast długoterminowa perspektywa pokazuje, że powinniśmy być wkrótce świadkami ataku na wsparcie 130 i być może nawet spadku jeszcze niżej, także szykuje się tam bardzo, ale to bardzo intensywna sesja i łącznie prawdopodobnie z końcówką tego roku, ponieważ te dostosowania będą musiały mieć miejsce w tych gospodarkach i na rynkach powiązanych z Japonią krajów Azji Południowo-Wschodniej. I teraz, gdzie Bank Japonii trzyma swoje aktywa? Widzimy, że w aktywach amerykańskich, tutaj na Kajmanach, we Francji, w Wielkiej Brytanii. Następny wykres pokazuje, jaki jest teraz główny beneficjent tego, co się wydarzyło. I tym głównym beneficjentem jest oczywiście sektor bankowy. I tutaj widzimy, że ten system, sektor finansowy, sektor bankowy bardzo mocno zyskuje po tym, jak te obligacje poszły wyraźnie do góry. Indeks giełdowy japoński oczywiście generalnie bardzo mocno spada z powodu oczywiście tego, że to umocnienie jena sprawia, że japońscy eksporterzy nie są już aż tak atrakcyjni i spada ich atrakcyjność i perspektywy oczywiście atrakcyjności, a zdecydowanie mniej jednak reakcja występuje na giełdzie w Hongkongu. Widzimy także spadki, ale w tym wypadku jeszcze chciałbym nadmienić, że ten indeks w Hongkongu odbija od swojej średniej 200-sesyjnej, więc będzie to dodatkowo straszyć cały popyt na ryzyko. I spada także giełda w Korei, ale spadki nie są jakieś takie bardzo gwałtowne. Natomiast dostosowanie widzimy na walutach australijskich, Oceanii, czyli Australia traci na wartości i Kiwi, czyli Nowa Zelandia też traci na wartości. Jak zachowuje się amerykański dolar? Raczej spokojnie i prawdopodobnie tak też spodziewajmy się, że waluty raczej nie będą reagować zbyt mocno, te amerykańskie i europejskie, natomiast giełda papierów wartościowych oczywiście może wyraźnie to dyskontować, dlatego też największy ruch powinien być przede wszystkim na rynku akcji, na rynku indeksów giełdowych. Euro-dolar cały czas jest stabilny w okolicach poziomu 1,06 i tak powinno być dzisiaj. Amerykańskie obligacje tracą na wartości i tutaj mamy powrót nad poziom 3,60 i moim zdaniem to jest ostrzeżenie przed możliwością nawrotu tendencji wzrostowej na rentownościach. Kiedy popatrzymy na krzywą dochodowości i na inwersję krzywych dochodowości, to one już faktycznie sygnalizują nam tutaj, że prawdopodobieństwo recesji wyraźnie rośnie amerykańskiej gospodarki. Widzimy już spadki i prawdopodobnie będą niższe otwarcia na giełdach papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Indeks Nasdaq jest najdłużej poniżej swojej średniej 200-sesyjnej od kryzysu, który miał miejsce 20 lat temu i to jest bardzo ciekawa statystyka. Giełda w Europie prawdopodobnie reprezentowana przez indeks DAX rozpocznie od wyraźnych luk spadkowych. Jeżeli nie wystąpi prawo longa, czyli w sytuacji, kiedy mamy niższe otwarcie, rynek nie będzie kupowany, będzie to sygnał zmiany sentymentu na niekorzystny dla popytu na ryzyko, a to może napędzić następną falę spadkową jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Natomiast rynek surowcowy moim zdaniem jest najbardziej spokojny tutaj. Niewiele się dzieje i na cenie złota, i na ropie naftowej, i na innych rynkach. Jestem najbardziej ciekawy, co się dzisiaj wydarzy na otwarciu i podczas sesji giełdowej na rynku miedzi w Londynie, ponieważ utrzymanie miedzi poniżej poziomu 8300 będzie oznaczało, że rynek miedzi sygnalizuje także słabość popytu na ryzyko i zachęta będzie to do spadków indeksów giełdowych. Natomiast bardzo ciekawie zachowuje się Bitcoin, który zamiast potwierdzać spadki indeksów giełdowych, rynków ryzyka zaczyna rosnąć. I w tym wypadku każdy powrót nad poziom 17 tysięcy dolarów będzie oznaczał, że Bitcoin próbuje zareagować pozytywnie na to, co się dzieje i próbuje rosnąć, wrócić do tendencji wzrostowych.
Z dzisiejszych danych makroekonomicznych poznamy dane o inflacji dla Niemiec, inflacji producenckiej. Ona ma wyraźnie spaść. Zobaczymy, jaki będzie spadek tej inflacji faktyczny w listopadzie na fali spadków cen prądu i cen ropy naftowej, gazu ziemnego. I tożsamą inflację poznamy dla Polski. Poznamy także dane o produkcji przemysłowej i dane o wynagrodzeniach w naszym kraju o godzinie 10, więc poranek będzie także ważny dla polskich aktywów. Na razie złoty jest stabilny, powinien reagować na dane makroekonomiczne oraz oczywiście czeka na wydarzenie na euro-dolarze. Natomiast polskie obligacje tracą na wartości i już wyraźnie, jak na naszych oczach widzimy, jak odbija rentowność od średniej 200-sesyjnej. No i zobaczymy, czy zadziała także średnia 200-sesyjna na indeksie WIG20. To jest poziom 1750. Każdy spadek poniżej tego poziomu będzie i jest ostrzeżeniem przed tym, że podaż zaczyna atakować i że sprzedających jest więcej niż kupujących, z perspektywą nawrotu do tendencji spadkowej, którą obserwujemy na innych rynkach, takich jak na przykład giełda w Chinach. Powiązanie rynków emerging market ze sobą jest teraz bardzo duże, czyli giełdy w Polsce i na przykład giełdy w Chinach. Dlatego też, jeżeli reakcją chińskiej giełdy były lekko umiarkowane spadki, więc prawdopodobnie tak, że warszawska giełda zachowa się dzisiaj podobnie. Jeżeli oczywiście dane makroekonomiczne będą co najmniej konstant, niewiele się tutaj zmieni, ponieważ tutaj lokalna specyfika jest taka, że dane makroekonomiczne mogą zaburzyć to, co się dzieje na świecie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksie giełdowym, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj stopy zwrotu podczas tego wspaniałego, ciekawego bardzo dnia. Pozdrawiam. Drodzy widzowie kanału Ace Market UTV i przyjaciele, dziękuję Wam z całego serca za Wasz dar i wielką hojność. Nasza druga edycja akcji Ace Market UTV dzieciom zebrała ogromną kwotę pieniędzy, 10 699 zł. Jestem Wam bardzo wdzięczny za tą Waszą wielką hojność. I oto są owoce Waszej hojności, czyli prezenty. Zrobiliśmy 5 prezentów, które zawierają dokładnie to samo. Postawiliśmy oczywiście na materiały edukacyjne. Każdy prezent zawiera komputer, słuchawki bezprzewodowe, materiały edukacyjne i oczywiście materiały szkolne, tak żeby dzieci mogły z tego korzystać w każdej chwili i żeby lepiej i szybciej zdobywały wiedzę. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Pod koniec tego filmu będzie rozliczenie. I oczywiście wiemy, że nie udało się w 100% ze wszystkich pieniędzy kupić materiałów. Dlatego też każdy prezent zawiera w sobie 50 zł jako taki dodatkowy prezent i upominek. A w jednym prezencie będzie aż 100 zł. I jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za Waszą hojność, za to, że byliście, za to, że uczestniczyliście w tej drugiej edycji. Jestem Wam bardzo wdzięczny. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt. I oczywiście zobaczcie za chwilę, jak to wszystko zmieni się już w konkretne prezenty. Gotowe. Pakujemy do samochodu i zawozimy. Jako, że mamy już prezenty, czas je teraz zawieźć do adresatów. Widzimy się za godzinę gdzieś na granicy województwa podlaskiego i mazowieckiego. Do zobaczenia. Jesteśmy już w Starym Skarżynie. To jest miejsce, które zyskało przez Was największą ilość głosów i tutaj zostawiamy prezenty. Dziękuję Wam jeszcze raz za ten wielki dar serca. No i czas przekazać prezenty. Szumowo. To jest miejscowość, na którą oddaliście drugą największą ilość głosów. Prezenty już zostawione księdzu proboszczowi. Czas jechać do kolejnej miejscowości. Nowy Borek to jest trzecie miejsce, które Państwo wybrali, żeby dostarczyć prezent. Dostarczamy tutaj jeden, a więc do dzieła w ten bardzo mroźny podlaski poranek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Wasz dar serca.
wszystkie prezenty zostały rozdane. Bardzo się cieszę, że druga edycja Ace Market U dzieciom stała się faktem. Była wielkim sukcesem, zebraliśmy więcej pieniędzy niż chcieliśmy i prezenty zostały oddane. Dziękuję Wam jeszcze z całego serca, wszystkiego dobrego i pozdrawiam i zapraszam za rok na naszą trzecią edycję tego naszego wspaniałego programu pomocowego. Dzięki. Chciałbym teraz Państwu pokazać, na co wydałem te środki i ile ich było. Druga edycja Ace Market U dzieciom przyniosła 10 699 zł. Zostały one wykorzystane na materiały edukacyjne i materiały szkolne, 1407,76 zł, na pierwszą porcję komputerów 5156,97 zł i druga porcja 3437,98 zł i książki kosztowały 427,80 zł plus 300 zł w książkach, czyli przekroczyliśmy kwotę 10 699 zł. Jeszcze raz bardzo serdecznie z całego serca dziękuję za Państwa hojność. Zachęcam i zapraszam za rok do trzeciej edycji programu projektu Ace Market U dzieciom. Życzę Państwu wesołych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych łaskami Bożymi i oczywiście widzimy się i słyszymy w następnych projektach, programach. Życzę jeszcze raz spokojnych, wesołych świąt. Do zobaczenia i jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Pozdrawiam.